Cześć! Dzisiaj będę grać w mapę pobraną ze strony minecraftmapy.pl. Strona, na której znajdziecie ponad 1000 polskich map do Minecrafta lub sami możecie udostępnić własną. Więcej informacji znajdziecie w opisie. No cześć! Cześć, witajcie! To nie jest clickbait! To nie jest clickbait! To jest nazwa mapki, słuchajcie. Ha, przepraszam. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku z mapki ze strony minecraftmapy.pl. A dzisiaj zagramy w mapę od autora Pavlos123. Tutaj mamy zasady, tutaj mamy info. Słuchajcie, zabieramy się za czytanie. No i lecimy z kolejnym luźnym odcinkiem z mapki. Wiem, że to lubicie, ja też lubię te odcinki, ponieważ to jest takie bekowe, luźne i po prostu fajne. Dobra, w takim razie mamy tutaj info i uwaga, jest jeden easter egg. I zgodnie z fabułą, tę mapę robiłem 2 dni. Jest dużo komend. O, no proszę, to ciekawie. I tutaj mamy zasady. Nie niszcz bloków, nie obrażaj mapy i autora. Szczerze mówiąc, troszeczkę bekowa zasada. Naprawdę, nie musicie pisać czegoś takiego. Każdy, wiecie, ma swoje zdanie, ale na pewno nie będzie was obrażać. A jeśli ktoś będzie was obrażać na stronie, to dostanie bana albo blok. Okej, dobra. Nie używaj game moda 1, włącz czat, nie ma tu parkurów, nie ma tu labiryntów. Oczywiście nie mówię, że macie tego nie pisać, ale taka rada ode mnie. No spokojnie, nie musicie się stresować. No i cóż, lecimy ze start. Pamiętajcie o łapce w górę, bo to bardzo mi pomaga i motywuje. Więc dziękuję wszystkim, którzy to zrobili. Dobra, okej, ciśniemy start. No i cóż. RoxMB, fajnie się spało, ale nic samo się nie nakręci. Ale najpierw pójdę do ubikacji. Okej, dobra, posłuchajmy swoich myśli w takim razie. Chodźmy do ubikacji. A, tutaj mamy ubikację. O, shit, co tu się stało? Ale chce mi się sikać. Serio? To jest umywalka chyba. O, god, przepraszam. Okej, to chyba już, tak? Umyłem ręczki, proszę bardzo. Tak, już? Czy mam tutaj... A, mam wejść na to. Burczenie w brzuchu. Dobra, czyli musimy iść coś zjeść do naszej kuchni. Ale słuchajcie, to jest początek życia youtubera. Więc tak, tak wygląda mój dom. Mam jeden korytarz, czerwoną ścianę, żółtą ścianę. Duże łóżko, szafę, proszę bardzo. Możemy założyć sobie te ciuchy, co? No pewnie, że tak. Dobra, idziemy dalej. Kuchnia tu jest? Nie, tu jest moje biuro. Tu jest pewnie kuchnia? Nie. What? Gdzie tu jest kuchnia? Na pewno nie na piętrze. Musi być tutaj. To jest kuchnia? O kurde. Cóż to za maszyna jest? Jest. Easter egg. Znalazłem easter egga. Spoko. Co to jest za To jest motocykl chyba jakiś. Tak. O Boże. No tak. To jest motocykl. Okej, idziemy dalej. Możemy wyjść, ale teraz nie będziemy wychodzić. Idziemy do kuchni, która prawdopodobnie znajduje się na piętrze. Tak. Bo, proszę bardzo, jaki mam balkon, taras. No, fajny taras. Mogę taki mieć. Dobra, to jest moje biuro, tu jest moja kuchnia. Okej, co my tu mamy? Od razu lepiej, teraz pójdę coś nagrać. Świetnie, idziemy coś nagrywać do naszego biura. Proszę bardzo, kuchnia obok biura, to jest naprawdę fajny pomysł, bo można sobie coś podjadać. Lubię to i uwaga, ciśniemy. Okej, co? Patrzcie, jestem w komputerze. Facebook, YouTube. No, wchodzimy oczywiście na YouTube. YouTuber zawsze od rana nie wchodzi na Facebooka, tylko wchodzi na YouTube'a, żeby zobaczyć, co na jego kanale się dzieje. Uwaga. Logowanie. Takie konto nie istnieje. RoxMB, o co chodzi? Przecież znam hasło. Zobaczę, co na Facebooku. Logowanie. O, ktoś mi coś napisał. Czytaj wiadomości. Oho, haker mi zhakował konto. Podejrzewam, że to ten sam, który zniszczył Ferajne 2. Zaraz, przecież Jesztricus wie, kto to jest. No proszę, ale wiecie co, to jest straszne, naprawdę. To jest mój koszmar, zobaczyć coś takiego. Okej, dobra, Jesztricus wie, kim jest haker. Pójdę do Tritsusa, może wie, gdzie znajdę tego hakera. Polecę do niego moim helikopterem, który jest na moim dachu. No proszę, mam swój helikopter. To bardzo fajna rzecz, mieć prywatny helikopter. Ale nie, youtuber nie zarabia na tyle dużo, żeby mieć swój helikopter. No chyba, że sterowany. To ewentualnie. Ojej, dobra. Wiecie co, podoba mi się ta mapka? Naprawdę jest jak na razie bekowa, fajna. I zaciekawiła mi historia, szczerze mówiąc. Dobra, idziemy. Gdzie jest wejście na mój dach? Ale mam dom z kloca. Jeden taki wielki kloc, nie?
Okej, okay. Ale ładny kolorek. Bezpieczniki. Ale gdzie jest mój dach? Nie, fajna mapka, naprawdę bardzo fajnie się zapowiada. No, z tego co widzę, to niestety, ale musimy się tam jakoś dostać, więc lepiej weźmy sobie, zetnijmy drzewko, bo podejrzewam, że tak trzeba zrobić. Niestety niszczę piękną naturę dookoła swojego domku. Zawsze tak mam, nie wiem, często gdzieś mi drabina właśnie do dachu ucieka i muszę ścinać drzewa dookoła, żeby zrobić drabinki, ale kurczę. No, naprawdę. Ja mówię poważnie, serio. Mnie na działce rosną drzewa i po prostu, wiecie, ścinam je, żeby zrobić sobie drabinę. Ale mam dzisiaj humor dziwny. Dobra, ciach, 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 super. I proszę bardzo. Dobra, będziemy mieć 10, wow, więcej, no tak, zapomniałem, że teraz jest więcej drabinek. 15 aż, super. Dobra, idziemy do helikoptera. Okej. No proszę, jaki ładny helikopterek. No przyjąłbym, no chciałbym taki helikopter, mógłbym latać na meetupy. Paliwo 100%, akumulator 180%. Status okej. Dobra, no to myślę, że możemy cisnąć. O, dobra, chyba jestem przy domku Tritsusa, słuchajcie. Tritsus, któż to wchodzi do mojej świątyni? A to tylko ty, Roxembe. Widzę, że domyśliłeś się, że to ja ci zhakowałem YouTube'a. Nie dostaniesz go tak łatwo. Najpierw musisz przejść kilka prób. Tritsus, ty se grzebiesz. Co to jest? Dziwna wajcha w szafie. Tritsus, masz dziwny domek, jak trzymasz dźwignię w szafie. Jakie próby? Jakie próby? O co chodzi? O co chodzi? Aha. Czekajcie. Co tu jest grane? Co tu jest grane? Jakich prób? Jakie próby? Tritsus, o czym ty do mnie mówisz właśnie teraz? Czekajcie, tam jest tu jakiś budynek. Cóż to jest? Nie wiem. Aha, tu chyba nie powinniśmy iść. Ale czekajcie, no ja tutaj nic nie widziałem, co mógłbym aktywować. Ewentualnie tylko jest ta dźwignia śmieszna taka tutaj. Nic więcej, zobaczcie. Dobra, zobaczmy, może coś się do góry otworzyło, nie mam pojęcia. Przejdziemy się kilka razy. Tutaj nic nie ma, zobaczcie, no kompletnie nic tu nie ma. Również na zewnątrz domku też nic nie widzę. Więc jeszcze raz spróbujmy uruchomić tą dźwignię i teraz może. Teraz też nic nie ma. Przejść kilka prób. Jakich prób? Nie ma nic. Nic. Tutaj też nic nie ma. No dobra, chyba będziemy musieli to w jakiś sposób zniszczyć, bo szczerze mówiąc, nie mam pomysłu. Widzicie? Się nic nie dzieje. No dobra, w takim razie, słuchajcie, weźmiemy game moda, bo prawdopodobnie musimy iść właśnie tutaj. Nie. Przepraszam was bardzo, ale nie wiem co zrobić. Ale heca, powiem wam naprawdę, że nie mam pojęcia. Jakich prób? O co, come on, o co tutaj chodzi? No dobrze, słuchajcie, było małe cięcie, musiałem znaleźć komend bloka, który nie działał, który powinien przeteleportować nas właśnie w to miejsce. No dobra, w takim razie mamy przejść kilka prób, ponieważ Tritsus ukradł nam konto, zhakował nam konto, je? Tak, Tritsus chyba, dobra, tak? Tak, dobra. Okej, w takim razie mamy przejść kilka prób i ja już doskonale wiem, co mamy tutaj zrobić, więc wystarczy pewnie ściąć to... Dobra, wydobyć to drewno. To nie jest drzewo, Roxu, coś ty. Dobra, i pewnie będziemy musieli się troszkę z tym pobawić, bo będziemy musieli wykopać, uwagę, uwagę, obsydian nasz. Boże, co za próby. Dobra, w takim razie ciach. Ciach, no nic, trzeba odzyskać konto, no a jakżeby inaczej. Czy ja mogę przekopać ten kamień tutaj dookoła? No muszę wydobyć kamień, co nie? O kurde, a tam co tam jest? No bo przecież ja tym nie wydobędę tego. Oj, 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 no chyba powiem szczerze, że autor tutaj tak troszeczkę mi się wydaje nie ogarnął, ale no nie mogę nic innego wykopać, no tutaj przecież wiecie, przekopię się, a nie. Nie chcę tam niszczyć, bo tam może być czerwony proszek czy coś, więc no niestety, ale musimy przekopać się w taki sposób. Okej, ciach, 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 super, mamy już kamienny i dopiero teraz możemy wykopać żelazo. Dobra, ciśniemy.
Okej, tu pewnie jest węgiel, oczywiście, że tak, więc przetapiamy te cztery żelaza. No i w sumie ta próba nie będzie aż tak długo trwać, bo zaraz będzie mieć ten obsydian. No dalej, a my sobie wejdziemy przy okazji, bo czemu nie, bo możemy sobie pooglądać. W końcu musieliśmy to zniszczyć chyba w jakiś sposób. A nie wiem, czy miałem game moda 2 na początku, czy game moda 1. Szczerze mówiąc, nie jestem pewien. Ale nie będziemy ogólnie grifować. Tu po prostu musiałem mieć kamień. Dobra, 2 i ostatni. No come on. Jeszcze jeden. Dobra, dziękuję bardzo. A jeszcze mamy patyczki. Okej, ciach, ciach, ciach. No i proszę państwa, zaraz będziemy diamentowy kill-off. Gdyby to tak szybko można było zrobić taki diamentowy kill-off, a nie chodzić szukać po kopalniach. Poza tym, słuchajcie, szykuje się jeden bardzo fajny materiał właśnie z szukania diamentów, słuchajcie, więc będę mieć dla was naprawdę fajny materiał, jak szukać diamenty, jaki jest najlepszy sposób i może już więcej nie będę mówić, sami się przekonacie. Dobra, jak ty to przeszedłeś? Ach, nieważne, chodź dalej, no to było niesamowicie trudne, nigdy nie znajdziesz przycisku. Oh shit, podejrzewam, że musi być gdzieś za skrzynkami. Tak mi się wydaje przynajmniej, chociaż nie wiem, czy można położyć przycisk za skrzynką, kiedyś można było. No ale dobra, może przejrzyjmy te skrzynki. Może, że... jest! Haha, znalazłem. Proszę bardzo. Jak to dobrze, jak nieważne, chodź dalej. Dobra, mamy to samo, okej, okay, kolejny challenge. Czyli będziemy musieli pyk. Okej, okay. Pyk. Gdzie ma wpaść? Tam. Dobra, pyk. Pyk. To też będzie, jak ty to przyszedłeś? Nie mam już pomysłów, masz to swoje konto. Uii. Logowanie. Jesteś zalogowany, miłego dnia. O, o, kurde. Słuchajcie, kolejna niestety krótka mapa, szczerze powiedziawszy. No ale tak czy inaczej, bardzo ciekawy pomysł. Okradziono mi konto, zhakowany zostałem. No i teraz musiałem, jak widzicie, je odzyskać. No cóż. Ciekawy pomysł, więc również propsy dla autora. Dzięki za przejście mapy, zostaw diaksa. Jeśli chcesz więcej takich map, to zostawcie 2000 like. 2000 like pod filmem, mówicie? Dacie radę? Dacie radę wbić 2000 łapencji? No zobaczymy, to już zależy od was. A co my tu mamy? TNT i oczywiście czerwony proszek. No dobrze, no będziemy mogli sobie wysadzić tą mapkę, bo czemu nie? Wiem, że ogólnie lubicie wysadzanie mapek, co niektórzy z was. Nie wiem tak naprawdę, szczerze mówiąc, jakoś za tym nie szaleję aż tak bardzo, że po prostu lubię to robić. Ale możemy sobie popatrzeć, jak wybucha TNT. Ogólnie też o TNT, na temat TNT mam dla was bardzo ciekawy materiał, który już niedługo, więc również będzie coś fajnego, tylko muszę porobić kilka testów. No i zobaczymy, może nawet teraz ten test zrobię nieświadomie. Może będziecie wiedzieli, o co... O, fuck, dobra, może nie. Znaczy nieświadomie, chyba nieświadomie powiedziałem. Ten test zrobię oczywiście tak, ale pytanie, czy będziecie wiedzieć, o co chodzi w tym filmie. No dobra, słuchajcie, wysadzimy TNT w tym domku na dwa sposoby. Okej, okay. Ciach, 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 i ciach, 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 ciach. Dobra, pierwszy sposób. Coś takiego. Okej, okay. Wy na pewno, wy raczej nie będziecie wiedzieć, o co mi chodzi. I muszę zobaczyć szkody. Aha, tak to wygląda. No dobra, i wysadzimy jeszcze jedno TNT gdzieś w lesie. Tak naprawdę chcę to przetestować, ale spokojnie, jeśli moje przypuszczenia okażą się trafne, to już niedługo będzie naprawdę bardzo fajny materiał. I taki, którego jeszcze na YouTubie nie widzieliście. Na bank. Dobra, uwaga. No dobra, mam pewne spostrzeżenia. Może wiecie, co mam na myśli, może nie, ale tak czy inaczej widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach. Więc dzięki za oglądanie, jeśli ktoś jeszcze z was nie subskrybuje, to zachęcam do zostawienia subka. Co tutaj jest? A co tu jest? Logowanie, to jest pewnie ten pokój. No jasne, że tak i tu nie działa. Zostawcie subskrypcję, jest już was 830 tysięcy. No zbliżamy się do miliona, słuchajcie. No ciekawe, kiedy uda nam się go dobić, zobaczymy. No i jeśli chcecie, zostawcie łapęcy w górę. Dobra, do usłyszenia, dzięki i cześć!